nam bardzo miło, że gmina Piszczac pozwala nam kontynuować turniej o memoriał starosty bielskiego Mariusza Filipiuka. On składa się z kilku kolejnych turniejów. Punktacja końcowa będzie zamknięciem, zwieńczeniem tego, kto będzie najlepszy, kto zdobędzie tytuł starosty bielskiego. Na dzień dzisiejszy ten turniej, który ma tutaj miejsce, będzie nagrodzony również, ale pucharami burmistrza, pana Kamila Kożuchowskiego i reszty, że tak powiem, organizatorów. Fajnie, piłka jest zawsze w grze, my również. Drużyny są zgłoszone z wielu miejscowości w powiecie bialskim. Bardzo dużo jest z regionu gminy Biała Podlaska, z miasta Biała Podlaska, ale też bywają drużyny z Zalesia, bywają drużyny z Piszczaca, bywają drużyny... Skąd jeszcze, Arku? Na dzień dzisiejszy jeszcze będziemy mieli dzisiaj dwie drużyny z Łomas. O, Łomazy. Niwa, jeden z liderów poprzednich turniei. No i jeżeli mówimy o Niwie, to Niwa Łomazy, sama nazwa mówi, za dwa tygodnie będziemy mieli kolejny turniej właśnie w Łomazach i w imieniu własnym, i w imieniu pana wójta Jerzego Czyżewskiego zapraszam na ten turniej. On będzie połączony z memoriałem poświęconym pamięci wielkiego działacza ludowych zespołów sportowych, pana Tadeusza Maziejuka, w tej chwili świętej pamięci, wspaniały człowiek. I chcemy pamięć o nim uczcić właśnie turniejem siatkarskim. A ponieważ pochodził z Łomas, tam jego historia, jego praca zawodowa, to właśnie tam z inicjatywy wójta i działaczy sportowych to się odbędzie. Cieszymy się, że ludowe zespoły sportowe mogą przy takiej pięknej frekwencji te turnieje prowadzić. Cieszę się, że mamy gdzie grać, bo te hale sportowe też same nie powstały. To wszystko praca włodarzy gmin i najważniejszą rzecz, którą chcę powiedzieć, to to, że ludowe zespoły sportowe dalej funkcjonują, dalej żyją. Będę dokładał wszelkich starań, żeby one ciągle funkcjonowały, a na razie już czynię to ponad 15 lat. Myślę, że ta frekwencja jest dowodem na to, że warto. Życzę wszystkim udanej rywalizacji.